Na program zaprasza Bonimet, producent Peobonu, do suplementacji diety w chorobach autoimmunologicznych. Witam Państwa, kolejne pytanie. Pytanie o bardzo poważną chorobę, mianowicie o łysienie plackowate. Łysienie plackowate to choroba autoimmunologiczna, czyli bardzo poważna. Te choroby autoimmunologiczne mogą być w różnym miejscu zlokalizowane, narządowo swoiste albo nieswoiste. To jest narządowo swoista, bo jest na skórze, ale mogą być też inne choroby z tej grupy. Co tutaj możemy zastosować? Proszę Państwa, takim surowcem, który może się tutaj sprawdzić, jest ekstrakt z korzenia piwonii białej. Tenże ekstrakt stosowany jest w każdej chorobie autoimmunologicznej. My go używamy bardzo szeroko i z bardzo dobrym efektem. Akurat osoby z łysieniem plackowatym rzadko trafiają do naszego Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, więc mamy mniejsze doświadczenie z tymi chorymi. Ale jest badanie naukowe, które pokazuje, że połączenie piwonii i ekstraktu z piwonii oraz witaminy B, łącznie B2 konkretnie, daje dobre efekty u 2/3 pacjentów. Zatem nie jest to może badanie ogromne na dużej grupie ludzi, ale jednak jest takie badanie i te efekty pokazuje. Więc my zawsze zalecamy korzeń z piwonii białej. Druga sprawa, którą trzeba pamiętać, to suplementacja selenem. Akurat ten preparat, który my używamy z piwonii białej, ma jeszcze tam selen dodatkowo, ale selen to substancja, która na przykład znakomicie się sprawdza, gdy ją używamy ze zwyczajnych grzybów, zwłaszcza z prawdziwków. Prawdziwki są bardzo bogate w selen, więc jedzenie prawdziwków miałoby tutaj też sens, bo selen, jak jest wysoki poziom selenu w organizmie, to choroby autoimmunologiczne są w defensywie. Kolejna sprawa, witamina D3. To też jest substancja, która zmniejsza prawdopodobieństwo występowania chorób autoimmunologicznych. My często mamy deficyt witaminy D3, zwłaszcza osoby, które mało wychodzą na zewnątrz, które nie mają kontaktu ze słońcem. I to niekoniecznie jest tak, że jak jest lato, to w lecie nie trzeba suplementować witaminy D3. Otóż również trzeba, dlatego że część osób nie wychodzi z domu. Oni pozostają, bo są starsi, boją się wyjść, nie mają z kim wyjść, mieszkają w blokach i tak im trzeba tą D3 suplementację wprowadzić. Więc po trzy jakby aspekty. Korzeń piwonii białej, do tego selen i witamina D3. Pytanie drugie, które do nas spłynęło, to pytanie o łuszczycę. Łuszczyca również jest chorobą autoimmunologiczną. Pytanie jest, czy ostropez naprawdę może pomóc w leczeniu łuszczycy. Trudno powiedzieć, czy sam ostropez, dlatego że ja nigdy nie stosuję tego typu leczenia monopreparatem. Ostropez jest o tyle dobry, o ile ma w sobie silimarynę. Część producentów nie bada w ogóle poziomu silimaryny w ostropeście i stosują go tak ad hoc. My używamy do leczenia łuszczycy właśnie substancji tej, która jest, o której już mówiłem, czyli piwoni białej, czarnej huby, mamy taką specjalną preparat z czarną hubą. Mamy też dwa rodzaje kropli odtruwających, jedne właśnie z ostropestem między innymi, drugie poprawiające trawienie, bo musimy tutaj i wspomagać leczenie odtruwające poprzez stymulację wątroby i leczenie odtruwające poprzez stymulację pracy nerek oraz mydło ziołowe, które stworzone zostało razem z ojcem Grzegorzem już dawno temu i też rzeczywiście tej łuszczycy się sprawdza, więc to jest wielokierunkowe działanie. To jest kolejny przykład tego, że choroby, które manifestują się na skórze, a taką chorobą jest łuszczyca, czyli łysienie plackowate, nie są chorobami de facto skóry. To jest skórna manifestacja objawów ogólnoustrojowych. Sponsorem programu był Bonimet, producent Peobonu, do suplementacji diety w chorobach autoimmunologicznych.